Cześć, witam w kolejnym odcinku. To już w sumie trzeci z tej serii. Teraz pokażę, w jak prosty, najszybszy w sumie sposób zainstalować ControlNet, a dzięki niemu będziemy mogli kontrolować to, co nam wyrzuci Stable Diffusion. Czyli na przykład możemy wgrać w swój projekt albo swój szablon, swój kontur, cokolwiek, i sztuczna inteligencja będzie tego się trzymać. Będziemy mogli dzięki temu wygenerować mm, na przykład oteksturowany swój projekt w zwykłym rzucie szkieletowym, mm, albo swoje logo przetworzyć, albo swój rysunek, cokolwiek innego. Nie ma to większego znaczenia. Słuchajcie, jak mamy odpalone nasze Stable Diffusion, a przypominam, że mieliśmy już poprzednio dwa inne filmiki, czyli jak zainstalować, a później jak robić ładne obrazki w bardzo dobrej jakości, Niezależnie, czy to będzie jakaś postać, czy na przykład jakieś pomieszczenie. No to właśnie dobrej jakości, tak jak tutaj widać. Ale do rzeczy. Jak zainstalować sobie kontrolnetę? Przechodzimy do Extension, czyli do naszych rozszerzeń. Wybieramy dostępne. Tutaj już wszystko będziemy mieć wypełnione, więc dajemy tylko Load From. I teraz. Yy, Jedyne, co musimy tutaj odszukać, to będzie właśnie Control Net. Tego jest dużo, więc możemy kliknąć Control F i napisać w wyszukiwarce Control. Control Net. Tak? Przechodzimy dalej. Proszę bardzo. Na tym nam zależy. SD Web UI Control net i dajemy tutaj po prostu install instalujemy Zobaczcie zaczyna nam się to instalować tak jest i co nam tutaj wyszło musi e, się to wszystko nam zrestartować A więc krótko mówiąc Musimy teraz najlepiej zamknąć nasze Stable Diffusion. Więc zamykamy. Zobaczymy, skoro to zamknęliśmy, to nawet jak to odświeżymy, to się okaże, że to jest niedostępne, ale to nic. I teraz tak. Odszukujemy sobie nasz folder, tam gdzie mamy nasze Stable Diffusion zainstalowane. I jak zapewne pamiętacie, Mówiłem to na początku filmu, mamy osobny film, jak to zrobić. I teraz tak. Jeżeli wejdziemy w nasz folder, gdzie zainstalowaliśmy Stable Diffusion, to mamy extension: Stable Diffusion Web UI Control Net, model. I tutaj musimy załadować nasze. Kontrolnety, a ładujemy je ze strony. Słuchajcie, tej, którą mamy podaną w linku. Wchodzimy tutaj, ten link macie w opisie, i musimy te wszystkie pliki sobie pościągać dokładnie do tamtego folderu. Tak, czyli każdy z nich, klikamy tutaj na strzałeczkę, tak, wybieramy nasz folder. Pamiętajcie, tam, gdzie go zainstalujemy. Extension, Controlnet, model i go tutaj pobieramy. Z każdym z nich robimy dokładnie to samo. Troszkę to zajmuje, bo zobaczcie, każdy z nich zajmuje ponad 5 GB, ale każdy z nich pobieramy do tego folderu. I jak zostanie on już pobrany, to ja do Was za chwileczkę wracam. Okej, okay, jesteśmy z powrotem. Gdy to wszystko pobraliśmy, no to po prostu odpalamy jeszcze raz nasz serwer Stable Diffusion. Zobaczcie, że instalacja tego wcale nie była jakaś skomplikowana. Tak, on nam się tu załadował. Wszystko przebiegło chyba bez problemu, więc wpisujemy tutaj nasz serwer. No i różnica jest teraz taka. Że po prostu potrzebujemy. Różnica jest taka, że będziemy mieć tutaj tą dodatkową zakładkę, czyli zakładkę ControlNet. Jak to wykorzystać? Tutaj wpisujemy, tak jak na poprzednim filmie, to sobie robiliśmy jakieś nasze detale, które potrzebujemy uzyskać. Tu sobie zostawiam. Przynajmniej ja to robię w taki sposób, że zostawiam sobie miejsce na to, co tutaj właśnie chcę, a to zostawiam jako taką trochę stałą część, bo już wiem, że fajnie mi się to sprawdza. Wy możecie wykombinować coś innego. Ustawiam wszystko dokładnie tak, jak w poprzednim filmie, czyli jak uzyskać dobrą jakość naszych obrazków generowanych w Stable Diffusion. Ustawiam wszystko w ten sam. Sposób tak jak tam. Tutaj nic nie zmieniam. Aspekt. No to tutaj możemy się później przełączyć. Obecnie te wartości będą zazwyczaj najlepsze. Tak? Tutaj wpisujemy sobie liczbę też na przykład 4. I teraz ważna rzecz. Bo teraz zobaczcie, jeżeli ja napiszę sobie tutaj. I tak jak wspominałem, tłumaczyć najlepiej jest przez tłumacza, bo często nawet jak wiemy, co chcemy wpisać, łatwo się pomylić. Zdajmy na to, tutaj wpiszę sobie. Nowoczesny salon. Z. Nowoczesny salon. Po prostu. Później każdy z Was będzie mógł sobie jakieś tam detale dopisać. Jak ja teraz kliknę, generuj obraz. No to co? Zauważymy, że to, co dostaniemy tutaj, będzie w zasadzie rzeczą losową. I teraz, jak sprawić, żeby to nie były losowe rzeczy, tylko takie już na podstawie naszego projektu. Tak, to jest jakaś tam losowa rzecz. Musimy włączyć ControlNet, czyli dajemy tutaj, klikamy w strzałeczkę, dajemy na włączenie i mamy kilka metod do wyboru. Ja najbardziej polecam korzystać z takiego obrazka szkieletowego. Wtedy wybieramy tutaj, zobaczcie, Kenny. W modelu wybieramy też Kenny. Albo możemy spróbować. Tak będzie chyba najprościej. Dajmy tutaj na skrape. I tutaj dajmy też na skrape. E, to będzie rysunek. Mógłby być to odręczny na papierze, ale to dosyć dobrze będzie się komponowało z kreskami. Tutaj nic nie zmieniamy. Ważną rzeczą jest, żeby to, co mamy tutaj, mieć też e, tutaj. To możemy powiększyć do 1024. To, co mamy tutaj, przepisujemy tutaj, czyli będzie 768 na 1024. A tu wrzucamy nasz obrazek. I teraz fajnie by było. Nie jest to wymagane, ale najlepsze efekty wtedy wychodzą, jeżeli wrzucimy obrazek o takiej wielkości. Czyli w dowolnym programie graficznym możemy sobie go przekonwertować albo nasz rysunek szkieletowy w jakimś tam naszym programie, po prostu w tej rozdzielczości, czy zamienionej ewentualnie, no jak tam chcemy. Ja tutaj je obecnie zamienię, bo będę miał rysunek poziomy i tutaj wstawiam nasz. Rysunek, zobaczcie już o co mi chodzi. Na przykład chcę mieć salon. Zobaczcie, mam rysunek salonu, jakiś tam, tak. I w tym momencie mogę zobaczyć też, co mi on tutaj wygeneruje. Zobaczcie, on mi wyrzucił coś takiego, i to jest dla mnie jak najbardziej OK, czyli on na tym będzie bazował. I zobaczcie, że teraz, jeżeli go poproszę o wygenerowanie salonu. On już będzie mi mocno bazował na tym, co dostał tutaj. Zobaczcie. On już się tego trzyma. I w tym momencie, już taką dosyć ważną rzeczą będzie to, co mamy napisane tutaj. Czyli w momencie, kiedybyśmy zauważyli, że na przykład za dużo nam światła robi, na przykład tam, gdzie powinny być fronty, to nam robi, nie wiem, światło, bo to się będzie dosyć często zdarzało, to może być konieczność, żebyśmy. To ładne oświetlenie, czy coś tam wyrzucili, na przykład, nie, albo opisali bardziej nasz pokój, że na przykład ma być w takim, takim stylu, albo czerwony, zielony, cokolwiek tam chcemy, żeby to po prostu trochę odsunąć na bok, albo dosłownie wręcz usunąć całość. Te rendery z kontrolnetem trwają zazwyczaj troszkę dłużej. Tu idzie na bardzo mocnym sprzęcie. Bo to idzie na RTX 4090 ale pracowałem też i to bardzo sprawnie na laptopie z 2060 tam szło około 50 sekund na jeden obrazek tutaj idzie w około 18 sekund na jeden obrazek nie zmienia to jednak faktu że to jest bardzo bardzo szybko no i zobaczmy co mi wyrzucił mamy tutaj interpretację naszego Salon. Teraz co jest ciekawe? Mm, on tam miał drzwi. To prawda. On tu je źle zinterpretował. Tylko pytanie, czy to nie wygląda dobrze i czy to nie byłoby możliwe do zastosowania? Kurczę, byłoby. Akurat może w salonie bym nie chciał mieć tutaj lustra, nie chciałbym się w nim cały czas przeglądać, ale ewidentnie jest to fajna e, interpretacja. Tak, zobaczmy. Ja sobie spróbuję usunąć te człony tutaj. O. I spróbujmy wygenerować sobie coś jeszcze, bo tutaj za bardzo nie ma sensu tego zmieniać. Tak. Ok, niech sobie działa. A, gdybyśmy chcieli tutaj wstawić normalny rysunek, taki kolorowy, to najlepiej nam będzie pracować w tym momencie, na tym kontrolnecie na keny, żeby po prostu nam powykrywał krawędzie. Tu keny i tu keny. A jak mamy takie linie, to będzie to scribe, scribe. Teraz znowu sobie przyjął. <taki> takie bardzo Chyba nawet ściany tu nie potraktował, i on myśli, że może wyjść troszeczkę na zewnątrz. No ale, dobra, zobaczymy, co nam tutaj wyrzuci. Zobaczymy, co nam wyrzuci. Potem pokażę jeszcze jedno ustawienie, nawet dla takiego rysunku, bo przyznam szczerze, że na tych rysunkach na białym tle, kreskach na białym tle, pracuje mi się chyba najlepiej. No, najciekawsze pomysły wtedy wyrzuca. No, zobaczmy. Tak sobie to potraktował. No, zupełnie co innego, tak? Pamiętajcie, że to, co tutaj wrzucę, jest najważniejsze, tak? Może, jeżeli mamy te linie, możemy też zrezygnować z tego, co mamy tutaj, bo to i tak przerabia nam na kreski. To i tak przerabia nam na kreski, więc jeżeli wrzucimy tutaj te kreski, tak jak ja wrzuciłem na tle, możemy też zrezygnować z tego, żeby te kreski jeszcze raz interpretował. Tutaj musimy to zostawić jak najbardziej na Scribe i możemy spróbować zobaczyć, co on teraz nam wyrzuci. Tak, czyli to nie musimy się nad tym zdać, o co tutaj dokładnie chodzi. Logika jest tylko taka, że tam on nasze kreski jeszcze raz interpretował po swojemu, a teraz on już ich nie robi. On już używa tylko tych kresek do wyrzucenia nam naszego salonu. Tak? czyli możemy się pobawić, czy ma to jeszcze raz interpretować, czy chcemy dosłownie użyć tego, co mu wrzuciliśmy. No, i zobaczymy, co nam teraz wyrzuci. Jeżeli to ma być czysto koncepcyjne, to pamiętajcie, że nie musicie, tak jak ja na filmie, możecie pójść sobie zrobić kawę, a tutaj mu wpisać 20 i poprosić go po prostu o 20 wyników i zobaczyć, czy coś Wam się po prostu spodoba. On sobie ewidentnie tutaj teraz upodobał, żeby wstawić lustra. <laughs> Ciekawe. O, jeszcze parę sekund i, i nam to dokończy. Ja celowo też nie będę pokazywał tutaj nie wiadomo mm, jakich kombinacji, bo sam zachęcam do tego, żeby po prostu tutaj się bawić, wstawiać opisy tak jak wyczujecie swój projekt, tak? żeby to nie było takie proste jak u mnie, tylko zapewne nawet bardziej e, dopasowane. Tak? Zobaczcie, on teraz pracował dokładnie na tym, co mu wrzuciłem, i co on mi tutaj wrzucił. Mamy tutaj jakiś nasz projekt salon. Tak to wygląda. I teraz tak, jeśli coś nam się z tego spodobało, no załóżmy, że to mi się spodobało, mogę to znowu wysłać do upscalera. Kierować się tymi poprzednimi ustaleniami, które sobie wypracowaliśmy. Czyli na przykład w ten sposób. Dajemy generuj, czekamy chwilę, i z tego, co mamy tutaj, zrobi nam się czterokrotnie większy obrazek. Po prostu dobuduje mu tu trochę detali. Mamy coś takiego. I teraz, oczywiście, to nie jest żaden projekt, tu jest mnóstwo głupot, ale on faktycznie trzymał się tego, czego się tam trzymać miał. Hmm, czyli jakiegoś naszego szkieletu, i na takim czymś, no jak najbardziej, może być to już naszą inspiracją. Co do konkretnego pomieszczenia, czyli nie tak jak robiliśmy w poprzednich filmikach, że w sumie nie wiadomo do czego to miało być. To mogło być co najwyżej luźna inspiracja. Tu już mamy inspirację. konkretną co do naszego pomieszczenia. I wierzcie mi szczerze, że nawet jeżeli wyrzuci pierdoły, to to może być naprawdę ciekawa pierdoła. Hmm. Miałem sytuację już na tym pomieszczeniu, że on w tym miejscu wyrzucił mi szafkę na książki. To jest przejście do sypialni. Wiem to, bo to jest akurat mój projekt. Eee, I pytanie: czy faktycznie nie mógłbym wyrzucić tych drzwi i wstawić tu szafkę taką wąską, płytką na książki? Otóż mógłbym. Są dedykowane zawiasy do takich rzeczy. Nie jest to nawet nie wiadomo już co to nie musi być elektrycznie przesuwające się i kosztować milionów. To może kosztować parę tysięcy więcej w porównaniu do normalnych drzwi, ale faktycznie możemy przez półkę na książki wchodzić do salonu i jestem sobie w stanie wyobrazić, że jest mnóstwo klientów, którzy chętnie by za to zapłacili, bo to wcale nie jest nie wiadomo jaka fanaberia. I właśnie w ten sposób możemy sobie kombinować. Po prostu w ten sposób możemy kombinować. To, co tutaj wrzucimy, na tym pracuje nasza sieć neuronowa. Tak, tak po prostu. Jeżeli mamy problem, tak jak ja miałem tutaj, <grymnie> że nie mogłem sobie poradzić, bo wygenerowałem obrazek z pustego obrazka, co oczywiście nie powinno mieć miejsca. To daję sobie, m, ukryj rezultaty i znowu będę mógł wrzucić tutaj obrazek. No i będę chciał wrzucić na przykład co mamy tutaj sypialnię, mamy kuchnię. Wrzućmy kuchnię. No i oczywiście tutaj będę chciał kuchnię. Nie salon, tylko kuchnię. Kitchen. Resztę mogę zostawić <gryw> i zobaczmy, co on mi tutaj e, wygeneruje. Tak, mogę. Pracować jak najbardziej na kanę. Tak jak roz, e, rozmawialiśmy, mogę pracować na skraj. To już polecam po prostu testować. A jeżeli mamy białe linie, tu możemy zostawić po prostu nic. I ok, puszczamy go. Zobaczmy, co nam teraz wygeneruje w tej e, kuchni. On tutaj nie ma za bardzo na, tym, na czym pracować, bo zobaczcie, że. Tu ma okno i nie ma żadnych, na przykład, drzew czy niczego, więc on nie do końca rozpoznaje, że tutaj są żaluzje, chociaż tutaj w pionowych radzi sobie już dużo lepiej. A tutaj niestety nam zastosował szafki. No, ale tak jak mówię, no, jeszcze nie jest to oprogramowanie, które jest w stanie nam zrobić projekt. To ma nam tylko dać pewną inspirację i z tym radzi sobie naprawdę dobrze, nawet jeżeli wyrzuci nam pierdoły. W większości przypadków wyrzuci nam pierdoły. Ale mogą być one naprawdę fajną podstawą do jakiegoś naszego konceptu. Czy to z kolorystyką, czy, czy z jakimś pomysłem. Możecie tutaj wpisać tak jak poprzednio robiliśmy, że na przykład ogród wertykalny, albo nie wiem, kamień, albo cokolwiek innego, albo odcienie sobie potestować: zielony, czerwony, granatowy, cokolwiek sobie e, zażyczycie. Więc tu mamy taką fajną piaskownicę do zabawy, i tak jak wspomniałem już w poprzednich odcinkach, fajnie by było interesować się tym tematem, dlatego że to rozwija się tak szybko, że tylko jeżeli będziemy ze sztuczną inteligencją na bieżąco, to będziemy w stanie nadążać za trendem, który obecnie widzimy. Tak? Czyli tego, że sztuczna inteligencja zacznie robić coraz więcej, coraz lepiej i. Najprawdopodobniej niedługo, nie to, że możemy, tak jak teraz, ale dosłownie będziemy musieli z tego korzystać, tak? I tutaj mamy jakąś naszą kuchnię. Tu, o ile sobie tutaj słabo poradził i wstawił jakieś drzwi, no to tutaj na przykład ten koncept mi się podoba. Pamiętajmy, możemy go puścić przez upscalera na przykład. Więc zapraszam do zabawy. To chyba wszystko. Dzięki.